Czas na kolejną produkcję z gatunku komedia. Seria, która przed swoją premierą przez wielu okrzyknięta została już najlepszym tytułem sezonu. Czy może tak stwierdzić raptem po jednym zapoznawczym odcinku? Chcielibyście, aby waszym ojcem stał się przywódca jakuzy? Niektórzy z was pewnie tak, jednak Ichijouraku zdecydowanie takie położenie się nie podoba. Chłopak marzy o spokojnym życiu, ba! Jego marzeniem jest zostać prawnikiem, a więc on sam wolałby walczyć z przestępczością, niż się szerzyć. Niestety, w obecnej chwili jest to bardzo ciężkie, ponieważ to on mianowany ma być spadkobiercą tej japońskiej mafii. Pewnego dnia nasz protagonista, idąc do szkoły, spotyka blond włosą piękność, Kirisaki Chitoge, która przypadkowo atakuje go z kolana, prosto w twarz. Wskutek tego nieszczęśliwego wypadku, Raku gubi swój wisiorek z podobizną kurtki. Dla naszego bohatera jest to bardzo ważny skarb, dostał on go w dzieciństwie od dziewczyny, której przyrzekł zaręczyny i wyjście za mąż w przyszłości. Dziewczyna ta obiecała, że drogi ich skrzyżują się w przyszłości, dzięki specjalnemu kluczykowi otworzy ona kutkę jako symbol otwarcia serca Raku. Wróćmy jednak do blondynki. Chitoge, bo o niej mowa, jako nowa uczennica dołącza do tej samej klasy, do której uczęszcza Raku. Już od pierwszych minut ich dialogów z dużej odległości powiewa toksyczną znajomością. Nie potrafią się dogadać, ciągle się kłócą, a twarz Raku niejednokrotnie dostaje soczystego strzała współobrotu. Tymczasem w rodzinie Yakuza dochodzi do wojny gangów. Ojciec naszego bohatera wpada jednak na pomysł, jak łatwo pojednać obie strony konfliktu. Decyduje się, aby jego syn, czyli Raku, poślubił córkę przywódcy wrogiej nacji. Strasznie nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, tą dziewczyną okazuje się właśnie Kirisaki Chitoge. Zapowiada się bardzo szalenie i kontrowersyjnie. Z pary Raku i Chitoge może wyjść naprawdę ciekawy związek. Co jednak z dziewczynką z dzieciństwa? Za anime Nisekoi odpowiada studio Shaft. To jak dla mnie strzał w dziesiątkę. Studio te w temacie komedia czuje się znakomicie. Za ich nietypową kreskę i przedstawione kadry uważam, że jest to jedno z najlepszych studiów w Japonii, czyli na świecie. Doceniam ich przede wszystkim za Arakawa Under the Bridge, Sayonara Zetsubo Ten-sensei oraz Bakemonogatari. Jak na razie w Nisekoi spisują się świetnie. To samo tyczy się oprawy muzycznej, jest genialna. Zapamiętałem naprawdę sporo utworów zaledwie po pierwszym odcinku. Z poziomem humoru na chwilę obecną muszę się jeszcze wstrzymać. Pierwszy odcinek był spoko, jednak nie rozbawił mnie jakoś szczególnie. Myślę, że w dalszym etapie będzie dużo lepiej. Projekty postaci są w porządku. W pierwszym odcinku bliżej zapoznajemy zaledwie trzy postacie, z czego Chitoge jest póki co najładniejszą postacią tego sezonu. Nisekoi faktycznie zapowiada się bardzo dobrze. Przed nią prócz Space Dandy jeszcze jednak sporo rywali. Anime D-Frag, Hozuki no Reitetsu, czy drugi sezon Gibusowej Fazy, seriach, o których także wam opowiem. Na chwilę obecną produkcją Nisekoi jestem jak najbardziej zainteresowany. Polecam, zapoznaję się z pierwszym odcinkiem. Premiera każdego następnego odcinka odbywać się będzie w soboty.